Siema, witam. Dzisiaj szczególny odcinek, drugi właściwie wyścig w lidze Kondiasza. Link w opisie. Niestety chyba już jest wszystko zapięte na ostatni guzik, więc już nie dołączycie, chyba że się ktoś wykruszy. Pierwszy wyścig nie był nagrywany przeze mnie, ponieważ zakończył się bardzo szybko, jakieś bugi były. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to będzie w końcu to, na co wszyscy fani wyścigów czekają. No i tak jak tutaj możecie zauważyć, dzisiaj wyścig na torze w Belgii, Zolder. Wyścig będzie odbywał się bodajże na 24 czy 28 okrążeń, dokładnie nie wiem. Ja jeżdżę Mercedesem klasy GT3. Auto no niestety nie jest najlepsze, jeżeli chodzi o moje gusta. Trudno, było to losowane, takim muszę jeździć, nie będę narzekał. Dzisiaj sobie testowo przejedziemy krótkie kwalifikacje plus wyścig. Ze względu na to, że mam awarię, coś w Project Cars, nie wiem, HUD mi w ogóle nie działa, nie mam ani mapy, ani liczby okrążeń, ilości paliwa w baku, uszkodzeń, opon, nie mam tego, nie wiem co się stało, próbowałem włączać, wyłączać, nawet grę odinstalowałem, zainstalowałem, nie działa. Pokażę Wam tylko na jakich ustawieniach jeżdżę. Oczywiście detale full high, czyli tak zwane te ultra. Pokażę Wam rozgrywkę. Wsparcie kierowania nie, wsparcie hamowania nie, wspomaganie jazdy rzeczywiste, uszkodzenia pełne. Usterki mechaniczne mam wyłączone z tego względu, że jest to trochę nieuczciwe. Po prostu auto staje, koniec, nie ma dalszej jazdy ze względu na to, czy gdzieś uderzyłem, czy nie. Także to tutaj. Automatyczny start silnika to tak, bo gaśnie potem strasznie. Poziom HUD, no tutaj nie wiem czemu to mi się... Linia toru wyłączona, sygnalizacja wyłączona, wyłączone mapy, wszystko powyłączane, bo to jak jest włączone tak to nie działa, bo Ci mówię, że z HUD-em coś jest nie tak. Światła mam włączone, to jest przy starcie itd. itp. W każdym bądź razie wszystkie wspomagania są wyłączone. Tak mi się przynajmniej, flagi włączone, kary włączone, tak mi się przynajmniej wydaje. Przejdziemy sobie 10 okrążeń, 5 minut kwalifikacji, ustawienia, tak jak pokazałem. No i co? Let's go! Aha, kierownica Force GT, Logitecha. Może kiedyś będzie lepsza, na razie musi wystarczyć, więc ona jest głośną kierownicą, z tego względu, no sorki, ale będą straszne odgłosy, jeżeli chodzi o kręcenie tą kierownicą. Zastanawiam się, czy nagrywać po prostu audio, jeżeli chodzi o to, czy nie wyłączyć czasem mikrofonu i nic nie mówić, ale to zobaczymy, na razie testowo nagramy to z tą kierownicą. Dobra, klasyfikacje. No jeżdżę z tej perspektywy, nie jest to moja ulubiona perspektywa, moją ulubioną perspektywą jest ta. Niestety tu nic nie widzę, ani ile paliwa, ani nic, bo mam ten HUD wyłączony, więc muszę jeździć tutaj. Tutaj mam informacje, ile okrążeń, ile czasu zostało jeszcze do końca, jaka pozycja jest zajmowana, który bieg i ten. Skrzynia biegów, ja będę jeździł raczej na sekwencyjnej. No widzicie tutaj... Raczej na sekwencyjny, to mnie... Zresztą zobaczymy jak to tam wyjdzie w praniu. To jest na razie kółko testowe, więc... Zobaczymy. 36 ustawiłem, czyli maksymalną liczbę samochodów. Wszystkie samochody są w tej samej klasy. Tu to już mną zarzuciło, widzicie. To jest brak wspomagania. Hamowania itd. Trzeba uważać. Tam coś jedzie. Jadą. Czekajcie. Jadą jeszcze. Dobra. Jedzie tego w cholery. No niestety tor będzie pełny. Tu muszę ich puścić. Błąd, nic, często się to zdarza, niestety, ale tor nie jest trudny. Ja nie jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o wyścigi, więc nie będę się wypowiadał. Trzeba tutaj zapytać Kondiasza, on te tory zna na pamięć.
Ale wydaje mi się, że nie jest wymagający bardzo. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Został wypchnięty, walczą. To nie jest jeszcze okrążenie pomiarowe, więc... No tego bym musiał, kurde, wyprzedzić, bo będzie mi przeszkadzał. No i zaczęliśmy pomiar. Zobaczymy, jak wyjdzie. Błąd. Ale nie było tragedii. Wyszliśmy z tego jakoś. Uślizg. Kolejny błąd. Ale dajemy radę. Dobra. Tu nie powinniśmy dać się. Wow. Błąd i to straszny błąd. Nie wiem, czy zostanie zaliczone okrążenie. Nie mam też informacji właśnie, czy wyjechałem poza tor, czy nie. Drugi bieg zostawiamy. Ciśniemy. Dobra. Teraz będzie uskok. Ups. I tu musimy ostro dohamować. Na jedynkę. Zawracamy. I dwójkę od razu, żeby nie było uślizgu. I ciśniemy. Ostatni. Szykana. I pytanie, czy nam zaliczy. Spróbujemy jeszcze jedno okrążenie szybkie zrobić. Zaliczyło, mamy pierwszą pozycję. No. Tu będziemy musieli się zmieścić. Uślizg. Błąd. No, niestety. Dobra, tu już nic nie zrobimy. Tak to jest, ale pozycja startowa bardzo dobra. Ja nie gram na 100%, jeżeli chodzi o ekspert poziom. Chyba jest 80. Powrót do boksu. Mamy pierwszą pozycję. Zaraz nas pewnie wyprzedzi, bo przewaga nie jest duża. Progresja czasu. Zrobimy to razy 20 i zobaczymy. Nie, udało się na pierwszym miejscu skończyć. Więc jedziemy. Wyścig. No i dobra. Co my tutaj mamy? Dawaj. Trzeba uciec jak najszybciej, bo żeby nie było karambolu. No tu już widzicie, jeden mnie wyprzedził, ale ja ostrożnie zaczynam. Teraz my go lekko nie wypchnęliśmy, nie było kontaktu. Teraz go. Ciś, jest dobrze, dobra. Jest dobrze. Drugi bieg, żeby nie było uślizgu. Został. Uskok. Leć. Spadek FPS-ów. Nie jest to dobra wiadomość, coś się stało. I gonimy. Wow. Aż kierownica zabolało. Kręć. Od razu na drugi. Uciekamy. I ostre dohamowanie do szykany. Zostajemy na dwójce. Lekko ścinamy. Wjeżdżamy na tarki. Uślizg niestety. Ale jedziemy. Najgorszy mój zakręt. Nie umiem go nigdy wyczuć. Ale błędy.
Błąd tu był ostry, ale na szczęście mamy dość wyraźną przewagę, taką, że nie powinniśmy tego zmaścić. Znowu zostajemy na dwójce. Tu nas zarzuciło mocno. Wyskoczyliśmy. Tam jest tatarka bardzo, tam jest uskok i tam trzeba uważać, bo jak się za głęboko wjedzie, to niestety nasz samochód wynosi i to bardzo. Kurde, tu mi się. Te mi się. Masakra. Pedały przesunęły. Coś tam się mi z mocowaniem chyba stało. Już się zbliżyli, ale kontroluję na razie sytuację, więc nie ma pośpiechu. Tu znowu dwójka, ostry najazd na tarkę. No i tutaj opanowana sytuacja. No ten zakręt to tu jest masakra, po prostu nie potrafię go przechodzić gładko. Opony na te 10 okrążeniach nie powinny się zużyć, więc nie będziemy zjeżdżać na pewno do boksu. Na razie auto się w porządku prowadzi. I tutaj trzeba łagodnie wejść w to, cholera. Mam słabe tempo. Coś trzeba z tym zrobić, bo mnie dogonią. Sekundy? To nie jest źle. Właściwie bardzo dobrze. Jedź. Bez lap 41, słaby czas. 35, no w końcu. Dobry wynik. Minuta 35. No, bywało lepiej. No, z pełnym bakiem jadę. Chyba nawet nie ustawiałem tego baku. Jak się nie gra na ekspercie, to nie ma ten ciężar takiego znaczenia. Ale mi teraz bolid, a czy bolid, wóz uślizgło. Dobra, ciś. Teraz ładnie. O, ale błąd. Ale wyszliśmy z tego. Ach, to jest. Dzisiaj będzie w lidze ciężko. Tam są tacy wymiatacze, że masakra. Znowu będę jakieś ostatnie pozycje zajmował. O, zobaczcie, co zrobiłem. Ale błąd. Jeszcze w kogoś wjechałem. No, masakra. Tak to się kończy, brawura. I komentowanie. Spadliśmy na siódmą pozycję. Nic, będzie ciekawiej, będziemy się przynajmniej ścigać. Tego musimy połknąć już teraz. Jak chcemy dołączyć do czołówki. Wjechałem, zajechałem, ale byłem z przodu, więc wszystko bez kontaktu się odbyło. Dość brutalnie. A tam był jeszcze gościu, ale uślizg. Nie widziałem go, kurde ty. Nie widziałem kolesia. Ale go wjechałem. Wycieraczki.
Co się dzieje? Brak koncentracji, no. Daję swój. Brak koncentracji. Musimy do nich dojechać, ludzie, no. Dobrze, dobrze, teraz przejechane dobrze w miarę. Znosi mi już to auto coś, kurwa. Dobra, dochodzimy do nich. Tutaj trzeba szybko te zakręty przeciąć. Dobra, mamy już dwóch coraz bliżej. Musimy wejść przynajmniej do trójki. Jesteśmy na półmetku. No, trzymią się. Sorry, że tak mało mówię, ale trochę się skupiam, żeby dojść do nich. No to jednak wymaga trochę skupienia. No i błąd. Widzisz, trochę pogadam. I błąd. Szajse. A była szansa już. Jeszcze tamtym mnie dochodzi. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oni walczą, to mi trochę pomaga. Źle. Przeciągłem ten zakręt. Tak. Uślizg, cholerny uślizg. Na trzecim nie. Dobra, nie jest źle. Teraz dojdziemy do nich. Teraz będą moi. Jak oni będą walczyć, to ich mam. No i błąd, no za szybko chciałem. Ciężko, cholera. No nic, trudno. Walczymy dalej. Przynajmniej się coś dzieje, no. W tym miejscu mi klatki spadają do 50, nie wiem co jest. Tu już jest wszystko ok. Za cel mam wyprzedzenie tej trójki. Siódmy, szósty, piąty, czwarty będę, no. Znaczy będę, jeżeli ich wyprzedzę, nie? To tak nie jest prosto. I teraz tego musimy się pozbyć, kurde, no. Ale ona BM-ka jest mocna. Musiałem go puścić, bo byśmy się zderzyli. Ale walka teraz będzie.
Musiałem go puścić, kurde, no. Asekuracyjnie, bo asekuracyjnie, ale... Liczy się fair play, no. Nie wiem, czy go zderzyłem, chyba w nim wlazłem za agresywnie, ale... Trzeba gonić. A, tu znowu za bardzo chciałem, ale na szczęście mnie oszczędzili, wyszedłem z tego jakoś. O, tu uślizg. Hopa. Znowu przyciągłem. Tu przyciągłem znowu. Jedzie, nie odpuszcza tamten. To już praktycznie ostatnie okrążenia. A, teraz dobrze przejechałem. Teraz wręcz idealnie. Porsche jak mi odchodzi. Wiem, kurna. Tu na takim poziomie to już ciężko jest wyprzedzać, oni się nie dają. Dobra, ciś teraz. Tego spróbujemy sprowokować. Nic do nie pozostaje. Nie. Ostrożnie. Nie wiem, który moment będzie dobry tutaj na atak. Tu jestem za daleko, mi teraz odeszli. Chciałem tutaj zaatakować, ale... Ale mi odeszli. No, tu jestem na wyjściu szybszy zawsze. Ale tu nie mam jak wyprzedzić, nie? Dobra. Aaaa! Piękny uślizg. I ostatnie okrążenie. Czy go wyprzedzimy, czy nie? Jesteśmy blisko, no. No tu jesteśmy szybsi. No i co teraz zrobimy? Masakra. Kurde, tu go miałem. Cholera jasna, no, nie udało się. Ostatnia szansa. Za daleko jest, nie uda się. Ach, cholera, jeszcze mnie wyprzedzili. Ach, no chciałem, nie? Nie wyszło, ale dobry wyścig, myślę, no. Nie najgorszy. Słabo, szóste miejsce, 11 sekund straty. No błąd. Trzeba się przyzwyczaić do jeżdżenia i komentowania jednak. Wyścigi na takim poziomie trochę wyższym wymagają jednak skupienia. Ja nie jestem jeszcze dobry w tym, żeby móc gadać i jeździć. No ale myślę, że był fan przynajmniej, żeśmy się troszeczkę pościgali. Także z tego miejsca ja wam serdecznie dziękuję. No i zapraszam na relację
z ligi. Dzisiaj o 18 start nagram. Pewnie wrzucę w nocy albo jutro rano. Trzymajcie się. Cześć.